Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Frostpunk Ostatnia Jesień. Mamy dzień czwarty, słuchajcie. Ja tutaj na razie kontynuuję sobie rozwój mojego miasta, ponieważ mamy jeszcze trochę czasu na podstawowe udogodnienia, na zorganizowanie takich właśnie rzeczy. Co my tutaj mamy? Kwatera poszukiwaczy, tu mam kuchnię, tutaj mam lecznicę. To się zgadza. Tutaj budowany jest pub, muszę sobie tylko szybko odświeżyć pamięć. Tutaj mamy warsztaty. Zostali zasób wyczerpany. No i wygląda na to, że powolutku zbliżalibyśmy się chyba już do tego, żeby wybudować właśnie ten port, który jest tutaj właśnie nam najbardziej chyba potrzebny. Zaprojektuj i wybuduj port. Stos drzewa wyczerpany, drewna, no, drewna, Karol. Tutaj mamy nasz tartak, który pracuje nadal na 60%. Z tego co mi się wydaje, to tartak pracuje na 60%. Tego powodu, że to właśnie ta motywacja nie jest na najlepszym poziomie, niestety. Ja bym chyba chciał jeszcze jeden tartak mieć mimo wszystko tutaj. Tego drzewa mam tutaj całkiem sporo, więc myślę, że nic się nie stanie, jak troszeczkę bym sobie zmarnował nawet. Właśnie chcąc postawić tutaj taki tartak. Jedno drzewo będzie wycięte? Chyba dwa niestety drzewa wyciąłem. No trudno. Ale myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Mimo wszystko. No i później gdzieś tutaj w tej okolicy trzeba by było opracowaną technologię manufaktura profili. No i teraz już trzeba zbierać surowce chyba na ten nasz... nie funkcjonuje, no bo nie mamy zasobów. Jak tam nasi poszukiwacze tutaj? Oni jeszcze sobie tutaj krążą w sumie. Także na spokojnie. Kolejne badania trzeba tutaj zorganizować. Tylko, że teraz, co do badań, no to już chyba mamy wszystko w pierwszym tutaj przebadane, więc trzeba by było iść na drugie badania. 50 drewna, no i widzicie, to jest właśnie... postawiłem ten tartak następny. Zmiana się skończyła. I siedzę w dupie z badaniami. Wybudowano pub. Wzrasta motywacja. Czy pub generuje codziennie? Dzienny spadek zauważalny, tak? Modyfikatory tymczasowe. Ostatnie 24 godziny temu. Dajmy tutaj, powiedzmy sobie, 3 osoby. O, niech będą. No z tym drewnem widzę, że tutaj jest ewidentnie spory problem. Generator i tutaj mamy manufakturę profili, doszła nowa się nowa zakładka z generatorem. Na manufakturę profili jeszcze trochę czasu mam. Poszukiwacze dotarli na miejsce. I co my tutaj mamy, panowie? Ślady zwierząt. Ślady reniferów. W kręgu zdeptanej, zakrwawionej ziemi leży częściowo pożarte ścierwo renifera. Ślady prowadzą dalej. No to czas ruszać dalej. Lęgowisko i tereny łowieckie. Myślę, że tereny łowieckie, bo chyba w taki właśnie sposób tutaj możemy pozyskiwać surowce. Ślady reniferów prowadzą do szerokiego strumienia migoczącego w promieniach słońca. No a tutaj co mamy? W oddali dziesiątki ptaków krążą wokół pojedynczej skały. Wybijające się z ziemi, czyli no tam właśnie te tereny lęgowe by były, tak? Tu mamy nasze miasto, plac budowy. No i dobrze, no nie pozostaje nic innego jak lecieć po prostu już do białego rana, że tak powiem. Zacznie się poranna zmiana. Czy jakieś tutaj prawo by się przydało może? Łaźnia, czy łaźnia? Trzeba będzie zbudować łaźnię. No łaźnia jest dosyć droga. Nowy obiekt. Łaźnia. Łaźnia mieszka... ludzie mieszkający obok czynnej łaźni są mniej podatni na choroby. Motywacja nieznacznie wzrośnie. Ale nie jest to stały modyfikator. Solidne posiłki. Nowa formuła. Solidny posiłek dostępny w kuchni. Jedzenie solidnych posiłków będzie codziennie zwiększało motywację. Walka na gołe pięści. Czasem walczący może stać się krzywda. Dom uciech. W pubie można zatrudnić prostytutki, aby zwiększyć motywację, ale tutaj to też nie jest stały modyfikator.
Kaplica, nowy obiekt, kaplica. Kaplica jest droga? Tak średnio bym powiedział, ale na razie sobie jeszcze mimo wszystko daruję chyba tutaj te prawa. Z poprzedniej rozgrywki nauczyłem się, że może warto jest poczekać, aż oni czegoś będą chcieli od nas. W kuchni. I tak nie mam surowej żywności, więc w kuchni nie są potrzebni nam ludzie. Na razie przynajmniej. Przynajmniej na razie. Dzień 5. 4 dni zostało. Co tutaj mamy? Oburzony inżynier. Jeden z inżynierów skarży się. Kapitanie, przez pomyłkę zakwaterowano mnie w namiocie pełnym robotników. Oczywiście nie mam nic przeciwko nim, ale są dosyć głośni, no i trochę cuchną. Czy mógłbym zostać przeniesiony do namiotu inżynierów? Wzrośnie niezadowolenie i motywacja nieznacznie spadnie. Wolę, żeby wzrosło niezadowolenie, słuchajcie. Znaczy się, nawet jeżeli to byłby jakiś inny robotnik, tak, i powiedział coś takiego, to tego robotnika mimo wszystko warto by było przenieść. Technologię, warsztat, zasoby. Podstawowy port. O kurczę, tutaj mamy tyle tych portów do postawienia. Podstawowy port myślę, że lepiej tutaj na początek wybudować. No i chyba droga jest potrzebna do portu. Czy nie jest potrzebna? Wygląda na to, że nie jest potrzebna droga do portu. Następnie, co ja chciałem wybudować następnie? Lecznice mamy, namioty, pub mamy. Manufaktura profili. Jak wybuduję manufakturę, zacznie gromadzić piętrzące się zasoby. Zbuduj i uruchom port rybacki, aby założyć obóz poszukiwaczy. Zbuduj i uruchom port rybacki. Czy ja mam przebadany port rybacki? Żywność, barak zbieraczy, skład zasobów, podstawowy port. To nie jest port rybacki. Ja bym się chyba chciał jeszcze tutaj ogarnąć w kierunku badań dalej. Tą surową żywnością na razie jest problem trochę. Na szczęście tartaki dosyć dobrze funkcjonują, więc nie jest źle. Jedna osoba do kuchni by się chyba przydała, żeby wydawać posiłki chociażby właśnie. Mamy port. 10 osób tutaj może pracować. I coraz co? Podstawowy projekt będzie produkować stos węgla, drewna, stali. To chyba drewno. Bo na razie z drewnem mam największy problem. I chciałbym postawić chyba od razu drugi port. I on mógł być tutaj. Stacja telegraficzna. Skoro podstawowa infrastruktura jest już gotowa, możemy sprowadzić więcej ludzi i rdzeni parowych z Anglii. W tym celu musimy zbudować stację telegraficzną. Rozumiem. Może niepotrzebnie zacząłem. A nie, wystarczy mi tutaj surowców. Stacja telegraficzna. Niech będzie tutaj chyba. Myślę, że to jest lepsze miejsce na stację telegraficzną, ponieważ no tutaj raczej wolałbym, nie wiem, czy to jakieś baraki, czy cokolwiek można dawać? Nie mam pojęcia, jak to działa w sumie. Na razie badań nie zrobiłem żadnych znowu. Poszukiwacze dotarli na miejsce. Aha, nie mamy tylu inżynierów. Dobrze. W kierunku ładnych brzegów strumienia prowadzą ślady licznych zwierząt. Badajmy. Łagodne brzegi tego bystrego strumienia czynią z tego miejsca wygodny wodopój. Możemy na jakiś czas rozbić tu obóz, żeby polować na przychodzące tu zwierzęta. Odkryto miejsce, niewielki wodospad. Rozumiem. Załóż obóz. 80 surowa żywność co jeden dzień. Łącznie 400. No tak, zbudujmy ten obóz.
Lęgowisko mamy, niewielki wodospad mamy, więc na razie niech oni tam sobie będą. Tutaj ten port będzie wybudowany. Jak to wygląda? Stos drewna. Czy ja ten stos drewna muszę zbierać przypadkiem barakami zbieraczy? Cholera. Okej, badania mogę wziąć. Wolę wziąć badania, póki pamiętam. Lecimy na drugi poziom. Deski kreślarskie. Ulepsz. Ile on tutaj gromadzi? Podstawowy port będzie, ale nie pisze, jak dużo tego drewna tutaj możemy sobie wyłapać. Łączność nawiązana. Założyłeś obóz budowlany. Świetna robota. Skoro już nawiązaliśmy łączność, wykorzystują do zmiany zasobów. Dostarczymy co da się, co się da, ale pamiętaj, że twój obóz nie jest jedyny w tym terenie. W twojej okolicy są jeszcze dwa place budowy. Trzy generatory pozwolą nam zapewnić schronienie dla mieszkańców Liverpoolu. Jeśli dojdzie do najgorszego, ich los jest w twoich rękach, nie zawiedź. Możesz teraz zamawiać zasoby w stacji telegraficznej. Czyli stacja telegraficzna. O! Czy ja chcę inżynierów? Jak dam max? Jest brak. To jest max, max, max? Nie mogę. Robotników mogę wziąć więcej, więc weźmy sobie robotników. Tutaj możemy rdzenie parowe. Nie, wezmę brak. Bardzo nieparowe. Ja chcę chyba inżynierów. Myślę, że tu nie ma co zwlekać, tylko po prostu od razu lecimy po tych inżynierów właśnie. Zastanawiam się, jak długo... A, tutaj jest. 11 inżynierów dostaniemy za 21 godzin. Za 2 godziny dostaniemy jedzenie z tego naszego obozu, więc też nie jest tak źle. Teraz tak, no tutaj brakuje mi inżynierów, dlatego właśnie tych inżynierów chciałem tam dać. Niestety coś mi się wydaje, że właśnie... A, tutaj stal chcę, żeby była gromadzona. Mamy tutaj max, mamy tutaj max i damy tutaj stal do gromadzenia. Tutaj jest stos węgla, tak? Olbrzymi stos węgla, więc tutaj barak zbieraczy można by było postawić i węgiel będzie automatycznie też gromadzony. Chyba, że skądś mogę zabrać inżynierów. 15 inżynierów miałem tylko, tak? 10, 10, 2. No w sumie właśnie tych inżynierów trochę mało. Ale reszta ludzi, skoro nic nie robi z drugiej strony... Barak zbieraczy? Dobrze, mamy barak zbieraczy. Tylko czy barak... O, poczekam sobie i zobaczę, czy tutaj barak zbieraczy sięgnie na obydwa stosy? No sięgnie. Więc nie jest tak źle. Dobra. Będziemy mieli tym sposobem stal i drewno gromadzone stąd również. Jedzenie też mamy. Może do kuchni warto by było dorzucić jedną osobę. Niech to jedzenie szybciej przetwarza, bo raz no jest trochę tak średnio, bym powiedział, z tym jedzeniem. W ogóle to sprawdźmy sobie statystycznie, jak to wygląda. Mi się wydaje, że tą motywację im szybciej podniosę, tym będzie lepiej, więc być może warto by było właśnie te prawa tutaj coś dać. Może kaplica właśnie, to nie jest głupi pomysł. Nowy obiekt kaplica, ludzie mieszkający w okolicy będą się wspólnie modlić, co zwiększy ich motywację. Trzeba będzie wybudować kaplicę. Ja mam surowce na kaplicę? Pewnie, że mam. Więc dobrze by było tą kaplicę usytuować w takim miejscu, jak to właśnie, żeby wszyscy mogli z tego korzystać.
Dobrze, brakuje mi wspólnych modlitw. No i tak, teraz tak. Tutaj mamy pub, czyli jak ktoś będzie chciał iść do pubu, to sobie pójdzie do pubu. Potrzebuję jeszcze namiotów. O, ale się świetnie złożyło, słuchajcie. Bo dostaniemy trochę ludzi. Więc namioty są tutaj niezbędne tak naprawdę. O, dobra. Wszędzie już drogi mamy. Tutaj możemy dać max, niech zbierają te surowce. Badanie jest ogarnięte. 20 drewna, konstrukcje ochronne. Nie wiem, o co chodzi, jeszcze manufaktury profili nie postawiłem, a ja trochę za bardzo chyba lecę już z tym czasem. Więcej poszukiwaczy? Drugą grupę ekspedycyjną. Nie mam ludzi, bo 15 ludzi tam było potrzebne. Dzięki wykorzystaniu nowych, lżejszych wozów poszukiwacze będą poruszali się szybciej. Port rybacki. To jest chyba to, czego bym potrzebował. Rybacy wyruszają z tego miejsca na lodowate morze, by łapać tam ryby. Modernizacja lecznicy tutaj mamy. Szybszy przeładunek. Port będzie o 10% wydajniejszy. Stacja przeładunkowa. Pozwala budować stacje przeładunkowe, które gromadzą zasoby rozładowane w porcie. I tutaj już potrzebne są rdzenie parowe. Ulepszenie składu zasobów. O 50% więcej surowców. Modernizacja. Pozwala usprawnić funkcjonowanie wszystkich tartaków. Chyba tartaki są tutaj najlepszym rozwiązaniem na chwilę obecną. Inżynierowie niech przypływają jak najszybciej. Deski kreślarskie, badania zakończone. No to to okej. Okay. Zacznij gromadzić piętrzące się w porcie zasoby. No dobrze, ale ja gromadzę te zasoby. Sterty zasobów w porcie. Szefie, w porcie powstają sterty zasobów. Zacznijmy je zbierać, bo inaczej wkrótce nie będziemy w stanie rozładowywać kolejnych statków. Możesz od razu przydzielić ludzi do zbierania zasobów, zbudować barak zbieraczy bądź dwa, żeby zwiększyć wydajność. Lub zaprojektować i zbudować stację przeładunkową, co jest najlepszym rozwiązaniem. Rozumiem. Bo tutaj dajemy sobie max, pyk. Teraz, skąd ja jeszcze bym mógł zabrać robotników? To może w takim wypadku. Z tego tartaku zabiorę robotników. Dam ich tutaj. No i nie gromadzą te zasoby, no. Konstrukcja szybu generatora. Skoro podstawioną infrastrukturę jest już gotowa, czas rozpocząć budowę generatora. Wybuduj manufakturę profili, a następnie wyprodukuj 8 profili konstrukcyjnych. Pozwoli ci to przygotować konstrukcję szybu. No i tutaj się już zaczyna. Manufaktura profili. A, i zobaczcie, tutaj manufakturę profili już możemy postawić wewnątrz tego kręgu. Skoro możemy postawić ją wewnątrz kręgu, to w sumie z drugiej strony warto by to było postawić może tutaj, w ten sposób. Wybudowano kaplicę. Zniesiona została kaplica, w której można się wspólnie pomodlić, nabrać otuchy dzięki wierze. Wzrasta motywacja. No i tutaj motywacja już nam dosyć mocno spadła, a dotrzymanie obietnic jest dzienny spadek zauważalny nadal. Przybył transport. 11 ziomków mamy. Chciałbym następny transport i to będą robotnicy już normalni. 11 robotników. Chyba za każdym razem jak zamawiamy kogokolwiek i cokolwiek tak naprawdę, to po prostu spada nam ilość, jaką możemy zamówić. Chyba im rzadziej zamawiamy, tym więcej możemy namówić. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale czy to prawda? Zobaczymy. No tutaj mamy budowa generatora. Etap. Postaw konstrukcję szybu generatora. Etap 2. Połóż fundamenty. Koszt etapu. Tutaj mamy koszt etapu. Serce generatora. Profile konstrukcyjne i kompozyty stalowe.
Koszt etapu. Ulepszenia opcjonalne. Ulepszenie generatora pionowe rury. Kurde. Koszt ulepszeń opcjonalnych tutaj mamy taki. Łączny koszt, tak nam tutaj w magazynie, no 0,0,0, dobrze. No dobrze. Mamy już inżynierów. Nie jest źle. Do pubu inżynierów zatrudniał. Nie będę mimo wszystko. Miejsca w zasięgu, namioty. Wszystkie namioty są w zasięgu, więc spoko. Czterech ludzi mamy wolnych. Tutaj kto może pracować? Robotnicy mogą pracować w tej fabryce. No ale ja tych robotników na razie nie mam. Tutaj tylko robotnicy, tutaj tylko robotnicy, więc no faktycznie akurat robotników to potrzeba jest chyba troszeczkę więcej. Dajmy tutaj tych, albo nie, tak zrobimy. Tutaj damy 7. Ile taki kompozyt jeden kosztuje? 4, no to nie, to jednak nie mogę tak zrobić, to muszę czekać na tych robotników w sumie. Tutaj jest inżynier, tutaj są inżynierowie w kuchni. W pubie mamy robotników, zabierzmy jeszcze jednego robotnika. Klienci, no ktoś tutaj przychodzi, pracownicy, też ktoś tutaj pracuje, więc nie jest źle. A pracuje pub od godziny 19 do 23.30, więc rozrywkę już nim jakąś zapewniliśmy. Co tutaj mamy? A, prawo możemy nowe ogarnąć, tak? No nie no, zróbmy brak. Od razu nam są chyba surowce zabierane. No i trzeba czekać na dodatkowych ludzi, niestety. A ten tartak na ile pracuje? Ten pracuje akurat na 100%. Więc spoko. Administracja. Pochówki na miejscu. Repatriacja ciał. Kostnicę trzeba by było wybudować. Gdy to prawo wejdzie w życie, nie będzie można prowadzić następnego. Nowy obiekt kostnica. Brak ryzyka chorób spowodowanych niepochowanymi ciałami. Przygotowanie ciała do transportu będzie zużywać drewno. Trzeba będzie zbudować kostnicę. Żadnego wpływu to nie ma. Każdy pochówek zmniejsza motywację, trzeba będzie zbudować cmentarz, motywacja nieznacznie spadnie. To nie, to chyba repatriacja. Pogrzeby firmowe, później możemy, a później uroczystości pogrzebowe. Przepełnione sale? W placówkach medycznych jest dwa razy więcej miejsc. To nie. Nowa zdolność. W placówkach medycznych można podawać dodatkowe racje żywnościowe, aby przyspieszyć leczenie. Też nie ma to żadnego wpływu. Tanie posiłki, solidne posiłki, łaźnia. Łaźnia jest droga. No zobaczymy. Na razie nic od nas nie potrzebują, chyba tak mi się wydaje. Opracowano technologię tartaku, no i mamy większą wydajność tartaków. I teraz jest ten moment, w którym trzeba by było ulepszyć coś. Stacja przeładunkowa, oni mówili tam, że stacja przeładunkowa jest najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj port rybacki jest dosyć ciekawy. Chyba jednak najpierw skuszę się na stację przeładunkową, bo... konstrukcje ochronne, tu mamy fabryka maszyn. Wentylatornia. Okej. No to też trzeba będzie popatrzeć na to. Stacja przeładunkowa. Myślę, że to na tym się skupimy teraz. Zobaczymy, o co chodzi z tą stacją przeładunkową w sumie, bo...
Nie do końca to rozumiem, może tak to ujmę. Za 11 godzin dostaniemy nowy transport ludzi. Ile tutaj tego drewna mam w sumie? ...241 jednostek, tutaj mamy 123 jednostki, no dobrze. Zmartwiony ojciec, listy z domu. Szefie, statki dostawcze od czasu do czasu przywożą pocztę przeznaczoną dla naszych pracowników. Ze względów bezpieczeństwa każdy przesłany oraz wysłany list jest otwierany i czytany. Czasem będą nam też potrzebne twoje instrukcje dotyczące naszej polityki cenzurowej. Tym razem robotnik otrzymał list od żony, która informuje, że jedna z jego córek jest ciężko chora. Tego rodzaju ponure wieści mogą wpłynąć na morale naszych ludzi. Czy powinniśmy zmienić fragment dotyczący chorej córki? Nie cenzurujmy listu. Motywacja nieznacznie spadnie. Cenzurujmy. Wzrośnie niezadowolenie. Nie chcę go oszukiwać. Powiem tak. Bądźmy... Takie rzeczy powinni wiedzieć. Opracowano technologię. Stacja przeładunkowa. A, to tak wygląda. To jest tak jakby rozbudowa. No dobrze, zobaczymy jak to w ogóle, jaki to ma wpływ. Nowe badania możemy wziąć teraz, tak? I ja mówiłem o porcie rybackim. Nie będę cenzurował listów. Niech tak będzie. Dzienny spadek zauważalny. Jedna niepopularna decyzja. No dobrze. To chyba chodzi właśnie o ten list, że powiedziałem prawdę. Robotników mamy wolnych. Jest jeden inżynier jeszcze gdzieś tam luźno sobie lata. Inżyniera na razie sobie zostawimy, bo no wiadomo. Czy tutaj jakieś właśnie informacje? Dobra, plac budowy, motywacja. Postara się utrzymać motywację powyżej poziomu 75, a otrzymasz 30% premii do wydajności we wszystkich miejscach pracy. Nie pozwól, żeby poziom motywacji spadł poniżej 25, inaczej wydajność zmniejszy się o 30%. Poszukiwacze. Poszukiwacze mogą badać tereny wokół placu budowy i dostarczać na niego zapasy. Tak jak zwiadowcy. Mogą też zakładać obozy, które przez kilka dni dostarczą surową żywność, a wyczerpią się źródła żywności w okolicy. Port. W portach rozładowuje się ze statków węgiel, drewno i stal. Pochodzące z miejscowych źródeł. Musisz zdecydować, które zasoby będzie trafiał w dane miejsce. Możesz zbudować maksymalnie 4 porty. Rozładowywane zasoby piętrzą się na terenie portów. Możesz zbierać na 3 sposoby. Przypisując ludzi bezpośrednio do stosów, najmniej wydajna metoda. Stosując w pobliżu baraki zbieraczy i przypisując do nich ludzi. To jest taka opcjonalna. Budując na każdym stosie stacje przeładunkowe, najbardziej wydajna metoda. Czyli stacja przeładunkowa, stacja telegraficzna, dodatkową siłę roboczą, a także zasoby, które nie są dostępne na miejscu, na przykład rdzenie parowe, możesz zamówić w stacji telegraficznej. Miejsce komunikacji z biurem firmy w Londynie. Nasze źródło dodatkowych pracowników, nowoczesne technologie i wiadomości z kraju. Transportowanie ludzi z zasobu i zasobów z kraju wiąże się z kosztami logistycznymi, które ograniczają maksymalną wielkość twojego zamówienia. Limit ten nieustannie rośnie w miarę upływu czasu. Rozumiem, czyli im później, im dalej... Limit rośnie, czyli jeżeli sobie zamówię raz na jakiś czas, no to wtedy będę miał lepiej. Generator powstaje krok po kroku, na każdym etapie będziesz budować jego części lub części wybrane z zakładki generator. Konstrukcja szybu tutaj mamy, tak? Do budowy poszczególnych części generatora będziesz potrzebować specjalnych materiałów, profili konstrukcyjnych, wymienników pary i kompozytów stalowych. Produkuje się je w zakładce... w zakładach na placu budowy. No i to by było na tyle z tych tutaj naszych informacji. Także... no nadal czekamy na tych pracowników naszych. No i teraz mamy tak. Mogę zabrać z baraku zbieracz. Brak zrobić. Tutaj dać max.
tutaj chciałbym postawić kolejną stację przeładunkową, powiem tak. Na barach zbieraczy mogę rozebrać. Tylko, dlaczego ci ludzie nie przyszli tu do pracy? Przyszli już. No i ten barak zbieraczy chyba mogę rozebrać w sumie. W takim wypadku. Nawet mam jeszcze 5 ludzi, słuchajcie. A za 2 godziny dotrą nam następni. Czy ja mam dla nich namioty? Oto jest pytanie. Wolny łóżek, 9, czyli trochę mi braknie tego miejsca. Mieszkańcy, namioty. Przybył transport. Dobrze. Dobrze wiedzieć. Niestety 2 na razie mamy bezdomnych. Czy Tartak to jest dobre miejsce, gdzie można by było teraz przydzielić ludzi? Czy tutaj lepiej przydzielić tych ludzi? No, manufaktury profili. Teraz tak, zbudujmy manufakturę profili. Mamy zbudowane. Ile mam na to czasu? Około 3 dni. Wyprodukuj 8 profili konstrukcyjnych. Postaw konstrukcję szybu generatora. Chyba jednak damy tutaj tych ludzi, mimo wszystko. A tutaj mamy ilu? Czy mamy 10? Na razie skupmy się właśnie na tym, żeby te profile tutaj sobie właśnie wybudować. Surowa żywność. W sumie nie jest tak źle z tą surową żywnością. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby ten port rybacki brać. Postawić go sobie mogę w sumie. Ile mamy już tych profili? Kilka mamy. Żywność. Port rybacki. Gdzieś ten port rybacki trzeba by było postawić i zobaczyć, jak on będzie się spisywał. Ale tak jak mówiłem, odcinki tutaj z tej serii będą troszeczkę krótsze niż poprzednim razem. Także no ja wolałbym tutaj się skupić właśnie na tym. Więcej poszukiwaczy. Nie zamówiłem ludzi. To jest problem, o którym zapomniałem. I możemy 16 zamówić. No zamów dostawę oczywiście. Kolejne badania. Żywność i zdrowie. Wozy poszukiwaczy. Dzięki wykorzystaniu lżejsze wozy, poszukiwacze będą się poruszać 50% szybciej. To myślę, że na razie zaoszczędzimy sobie właśnie na ludziach, ale zainwestujemy właśnie w wozy poszukiwaczy, słuchajcie. Tak. Tak będzie najlepiej. W tym momencie po prostu kończymy ten odcinek. No, jeżeli jakieś lamy tutaj popełniłem, no to z góry oczywiście przepraszam, ale myślę, że to nie jest jeszcze taki zły etap. Na tym etapie jeszcze akurat sporo rzeczy możemy sobie ewentualnie poprawić. Tutaj mogę zniszczyć jeszcze ten kawałek drogi, bo nie jest nam potrzebna. Widać, z portu mogą sobie tak po prostu chodzić, tak? Więc nie ma problemu z tym. Jeszcze chciałbym sobie zobaczyć, jaka jest pojemność na nasze surowce. 900 na węgiel, 300 na drewno, którego nam praktycznie cały czas brakuje, 300 na tutaj na żywność mamy na plusie, więc jest całkiem spoko. Poszukiwacze jak skończą tam właśnie wydobywać, to też nie będzie źle. Nieleczeni mieszkańcy 0, mieszkańcy w trakcie leczenia mamy 3. Dobrze. Tak więc... Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście byli oczywiście na bieżąco. Jeżeli macie jakieś porady, to ja bardzo chętnie je będę czytał. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam. Hej!